Namaste kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o Nowiu Księżyca, tak zwanym koralowym Nowiu Księżyca, który ma miejsce 23 lipca, jest to niedziela. Moi drodzy, nasze kolejne telepatyczne spotkanie. Co miesiąc mieliśmy już za sobą spotkanie rubinowe, szmaragdowe, ametystowe, złoty Nów Księżyca i wiele, wiele innych, również diamentowe, kryształowe. I każda energia była inna, ponieważ zależne to jest od układu wszystkich sił w naszym wszechświecie, a także od samej intencji naszego spotkania. I tym razem, moi drodzy, siły wyższe wskazały koralowy Nów Księżyca. A wszystkie osoby z Was, które interesują się energią, wiedzą, że korale są związane z naszymi korzeniami, czyli nasz solidny fundament tutaj na Ziemi. Gdy mamy solidny fundament materialny, wewnętrzny, siły, energii do życia, nasza czakra podstawy funkcjonuje idealnie, to mamy pełnię sił, pełnię mocy, aby iść naszą drogą i realizować nasze plany. Gdy natomiast jesteśmy słabi, nasze korzenie są słabe, nasze korzenie są w jakiś sposób uszkodzone lub zablokowane, to automatycznie odbija się to we wszystkim w naszym życiu. I moi drodzy, w czasie naszego spotkania zwróćcie na to uwagę, że spotykamy się zawsze w pełnię Księżyca dla naszej Matki Ziemi. I teraz w niedzielę był to 50. rytuał, 50. miesiąc. I spotykamy się zawsze w czasie Nowiu Księżyca. I te spotkania w czasie Nowiu Księżyca mają charakter indywidualny, czyli tylko te osoby z Was, które potrzebują danej energii, potrzebują danej pomocy, biorą w nich udział. Czyli coś zupełnie innego. Rytuały dla Matki Ziemi bierze udział w tej chwili ponad 7 tysięcy osób, a w rytuałach tych indywidualnych w czasie Nowiu Księżyca jest tych osób troszeczkę mniej. I moi drodzy, jak to funkcjonuje? Funkcjonuje to tak, że energia koralowa jest odpowiedzialna za to uziemienie, ale również za całą tą sferę naszych potrzeb materialnych, czyli by mieć wszystko tutaj na Ziemi, co jest potrzebne do życia. Każdy z Was, kto interesuje się psychologią, wie, że jest tak zwana hierarchia potrzeb. I gdy te najniższe potrzeby, te jedzenia, picia, bezpieczeństwa, spania, jeżeli tam są jakieś blokady, to wszystko inne nie funkcjonuje. To jest taka podstawa, tak jak ma swoją nazwę czakra podstawy. I moi drodzy, w czasie tego spotkania to jest Nów Księżyca, a Nów Księżyca jest odpowiedzialny zawsze za nowy początek. Czyli można coś odsunąć, usunąć, oczyścić i rozpocząć coś nowego. Bardzo symboliczne, bardzo wyjątkowe energie. Takiego zgrania się z tymi energiami Wszechświata. I teraz, co będziemy robić w czasie naszego spotkania Nowy Księżyca? Oczywiście tak jak zwykle, nieważne gdzie jesteś, ważne tylko, aby przeznaczyć sobie minimum to 10 minut, można troszeczkę więcej, aby odpowiednio się przygotować, aby odpowiednio przyjąć tę energię. I teraz tak, gdy zamówisz to spotkanie, bardzo proszę o listę rzeczy, które chcesz usunąć i listę rzeczy, które chcesz przyciągnąć, ponieważ ja muszę tę energię dla Ciebie aktywować, aby ten magnetyzm Wszechświata mógł zarezonować i mógł przenieść Ci to, czego potrzebujesz. I teraz, co będziemy robić, kochani, nad czym będziemy pracować? Przede wszystkim sfera uziemienia, sfera oczyszczenia, uzdrowienia naszych korzeni, czyli wszystkie blokady z dzieciństwa, wszystkie rany emocjonalne, ale również wszystkie te blokady wyniesione w kodzie genetycznym z naszych przodków. Jak wiemy, nasi dziadowie, pradziadowie żyli w takich czy innych czasach, bardzo wiele przeżywali sytuacji stresujących, sytuacji, które były ciężkie i to wszystko przekazali nam w tym kodzie genetycznym do tego ciała. A my, wybierając tą inkarnację i rodząc się w danej rodzinie, przyjęliśmy te kody. Do tego automatycznie dochodzą wszystkie kody danego państwa, danego narodu, danego obszaru, w którym przebywasz. Czyli jeżeli urodziłaś się, urodziłeś w Polsce, masz te kody pradziadów, automatycznie masz całą tą energię naszego kraju, ale gdy przebywasz później w innym kraju, na przykład wyjeżdżasz do Anglii, to przyjmujesz dodatkowo energię zapisane jak gdyby w tym obszarze.
cyfry. Zwróć uwagę, jest bardzo, bardzo to skomplikowane. I teraz tak, co robimy z tymi kodami? Oczyszczamy je, usuwamy wszystkie blokady, wszystkie rany, wszystkie jakiekolwiek uszczerbki, aby poczuć silne korzenie. Bo dopiero gdy roślina, gdy drzewo ma silne korzenie, to może rozwijać się, może rozpościerać swoją koronę, swoje skrzydła i łączyć się z wszechświatem, prawda? Jeżeli te korzonki są uszkodzone, coś na tych korzonkach siedzi, coś je podjada, jakieś przeżycia, jakieś dramaty, traumy z dzieciństwa, to ta roślinka, tak jak i my, nie może w pełni się rozwinąć i w pełni funkcjonować, prawda? Czyli oczyszczamy, uwalniamy, aktywujemy wszystko, aby mieć solidną podstawę, czyli automatycznie również podstawę materialną. Materialną, finansową, te wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem, z pewnością siebie, z pewnością swojej drogi, z pewnością tego boskiego przewodnictwa, czyli tej energii boskiej, oczywiście niezależnej od religii. I ta energia koralowa nie tylko uzdrawia te korzenie, to połączenie, ten solidny fundament, ale jednocześnie jest ona bardzo, bardzo wyjątkowa, bo uwalnia nas nie tylko z tych wszystkich obaw, strachów, dramatów, ale również daje nam radość życia, daje nam siłę, daje nam energię, abyśmy mogli w pełni poczuć się sobą i w pełni korzystać z naszego życia, z naszych talentów, z tego wszystkiego, co jest w nas, aby realizować swoje powołanie czy realizować swoje marzenia. Dodatkowo ta energia koralowa jest odpowiedzialna, jak gdyby zbieżna z energią Wenus. A energia Wenus to jest najpiękniejsza, najczystsza, najcudowniejsza energia, jaka w ogóle jest we wszechświecie. Bardzo piękna, bardzo wyjątkowa. Energia miłości, energia harmonii, energia takiego poczucia, że jestem tutaj i teraz, we właściwym momencie, we właściwym czasie. Takiej ochoty, by żyć tutaj i teraz. To jest bardzo, bardzo wyjątkowe, bardzo piękne. Miłość do samego siebie, pewność siebie, siła, energia, moc, jednocześnie solidne korzenie, solidny fundament, zdrowe korzenie, aby móc w pełni rozwinąć swoje skrzydła i połączyć się z siłą wyższą, siłą boską, tak jak takie piękne drzewo idzie głęboko w ziemię, ma głęboki korzeń w tych sferach materialnych, a jednocześnie olbrzymią koronę, którą łączy się z niebem, łączy się z wszechświatem, łączy się z tą energią wyższą, energią boską. I taki jest nasz nów księżyca, koralowy nów księżyca. I jestem pewna, że to spotkanie będzie zupełnie inne niż wszystkie poprzednie, tak jak każda wibracja jest inna i że przyniesie Ci to szczęście, to spełnienie, na które zasługujesz. Na które naprawdę wewnątrz Ciebie zasługujesz i które jest Ci dane, wystarczy je tylko odpowiednio aktywować. Dziękuję za Twoją uwagę i jeszcze do wszystkich tych osób, te wszystkie odgłosy za mną, to są nasze pompy solarne w magicznej oazie, które pompują wodę z jednego stawu do drugiego, to nie jest nic dziwnego, kochani. I jeszcze dla tych wszystkich osób z Was, które napisały do mnie te tysiące listów w ostatnich dniach, bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się niezmiernie, że te wszystkie tematy, dewy roślin, kamienie szlachetne, wszystkie tematy, które poruszyłam w maju, czerwcu i lipcu, tak niesamowicie Wam pomogły i tak pozytywnie zmieniają Wasze życie, kochani. Bardzo, bardzo się cieszę. A te osoby z Was, które jeszcze nie wiedzą, że jest coś takiego jak spotkania ze mną przez cały miesiąc, to zerknijcie sobie tutaj na dole w opisie na mojej stronie mariabucardi.pl. Macie te trzy rubryki. Jedna, miesiąc z Marią Bucardi, czyli te wszystkie tematy, wykłady w maju, czerwcu, to było ponad 20 godzin, w których rozmawiałam z Wami i starałam Wam się przekazać wszystkie przesłania, wszystkie energie, wszystkie inspiracje, wszystkie motywacje i całą wiedzę, tą starą wiedzę, tą wiedzę, która jest Wam potrzebna, aby żyć tutaj pełnią szczęścia i radości. Druga rubryka to są rytuały dla Matki Ziemi. I trzecia rubryka to są aktualne terminy spotkania z Marią Bucardi. I w tym miesiącu przed nami jeszcze koralowy nów księżyca. Tutaj trzeba sobie zamówić koniecznie miejsce, ponieważ ta ilość miejsc jest ograniczona. I mamy jeszcze
oczyszczanie, podwyższanie wibracji. Te wszystkie osoby z Was, które mają dostęp na dany miesiąc, mają to bezpłatnie, spotykamy się i wszystkie wskazówki otrzymujecie tuż przed spotkaniem. Możecie wziąć udział, nie musicie. W zależności od tego, czy macie na to ochotę, czy nie. Wszystko jest dokładnie opisane, omówione. Ja za każdym razem wszystko omawiam i tłumaczę. I kochani, na samym końcu mamy jeszcze ogień oczyszczający, czyli spalenie problemów, których tworzycie Wasze listy, wysyłacie je do mnie, do magicznej oazy, a ja tworzę tutaj bardzo, bardzo wysoką energię i usuwam te problemy. Przekazuję je sile ognia, transformacji, sile wody, sile ziemi, powietrza oczywiście w czasie spalania. I uwalniam Was od tego. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za nasze spotkania, za wszystkie te niezwykłe energie, które przesyłacie do mnie, gdzie piszecie mi tyle cudownych rzeczy. Wybaczcie, że nie jestem w stanie odpowiadać szybciutko na wszystkie listy i jest ich po prostu za dużo, ale staram się jak mogę i staram się w naszych spotkaniach, tak zwane spotkania Herbata z Marią Bukardi, odpowiadać na Wasze takie listy na bieżąco. Dziękuję i do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukardi.